Szanowni Państwo, drodzy absolwenci Myślborskiego Liceum Ogólnokształcącego imieniem bohaterów Westerplatte. Minęło już 5 lat od poprzedniego zjazdu absolwentów i zapewne już słyszeliście, że w tym roku 12 września odbędzie się kolejny, 5. zjazd absolwentów naszego liceum. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy dostali pisma przez pocztę, tych, którzy dostali e-maile, tych, którzy nic nie dostali, też jesteście zaproszeni na zjazd absolwentów. Zachęcam, żeby wejść na stronę internetową, facebookową absolwenci LO Myślibórz, a także żeby w jakiś sposób skontaktować się z nami. Za chwilkę wyświetlimy też numery telefonów do osób, które odpowiadają za poszczególne roczniki i żeby wziąć udział w naszym zjeździe absolwentów. Do końca sierpnia zbieramy zgłoszenia, tak więc już niewiele czasu zostało, ponieważ musimy przygotować pakiety różnych pamiątek i monografie naszego liceum, żeby każdy z Państwa mógł to wszystko od nas otrzymać. 12 września zaczynamy o 8:30 mszą świętą w kolegiacie świętego Jana Chrzciciela. Od 8:30 dla tych, którzy nie będą chcieli uczestniczyć we mszy świętej, rozpoczyna się też rejestracja w budynku naszego liceum, który będzie tego dnia dla nas udostępniony. Od 10:30 spotkania klasowe, również w budynku liceum. O 11:00 takie oficjalne otwarcie w Myśliborskim Ośrodku Kultury na sali świeżo wyremontowanej i to będzie taka inauguracja tej nowej wyremontowanej sali Myśliborskiego Ośrodka Kultury. A później o 15:00 w Szkunerze takie grillowisko, ognisko i spotkanie takie na luzie. Dla tych, którzy deklarują chęć udziału również w balu absolwenta, o 20:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Myśliborzu odbywa się bal absolwentów. Koszt udziału w całości, czyli razem z balem absolwenta, to jest 150 zł, a dla osób, które tylko uczestniczą w tej części oficjalnej i później w spotkaniu w Szkunerze, to jest 60 zł. Zapraszamy jeszcze raz i do zobaczenia na zjeździe 12 września 2015 roku.